Grywać tę piłkę krótkimi podaniami. Teraz siatka żołnierza przez Sobolewskiego. Jeszcze jest w grze Korona. Golański w pole karne. Jawrus przyjął piłkę. 1-0. Cóż za debiut tego 22-latka. Aż nie wiedział chyba, jak się cieszyć. 1-0 prowadzi Korona. W pierwszym meczu pierwszy gol w ekstraklasie tego piłkarza. Pierwsze te wrzutki były takie niedokładne na aferę, w tej chwili na zawodnika. Doskonałe zagranie, właściwie takie wydawało mi się, że obrońca powinien sobie z tym poradzić. Natomiast tutaj młody Jamrus wziął na plecy obrońcy Jagiellonii Białystok. No właściwie jak juniora, zobaczmy jeszcze raz, tutaj przyjął sobie tą piłkę. Tak, a tym obrońcą był Gusić. Gusić, no zachował się jak junior w tym momencie. Tutaj nie może sobie pozwolić na to, żeby wejść w kontakt w polu karnym z napastnikiem, jeżeli ten jest silniejszy. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Jamrus był tym zawodnikiem silniejszym i poradził sobie z obrońcą Jagiellonii.